No cześć. Trochę nas tu nie było. Zima nas trochę zaskoczyła w tym roku. Zupełnie jak drogowców. Od połowy listopada siedzimy w domu. Udało się nam tylko chyba raz w połowie listopada wyskoczyć na grzyby, ale to nawet nie był wypad na noc. Udało mi się prawie skończyć remont sypialni, której nie będę pokazywać, bo trochę jest bałagan. Był też rodzinny, świąteczny wypad do małego wynajętego domku na Warmii. Bardzo fajnie to wyszło w ogóle. Szybka, niezauważalna zmiana fryzury. Także w sumie jedyne, co przez ten czas robiliśmy, jeżeli chodzi o Smurfordiusza, to jeździliśmy do niego raz w tygodniu, a to my nawet chyba częściej, żeby go odpalić, żeby się ogrzał trochę, no i odśnieżyć oczywiście, żeby bateria nie padła, znaczy akumulator, przepraszam, bądź profesjonalna, detektor. Fajne mam kapciochy? Dostałam w prezencie na święta, prosto z Irlandii od mojej córy. Sylwestrowe. A czemu sylwestrowe? Zamknęłam? No pewnie zamknęłaś. Przecież to ty zamykałaś. Bo ja nie pamiętam. Mi się mózg wyłącza, jak zamykam. A dzisiaj jest Sylwester. I jedziemy... Na Hel. Poczekaj, dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. Tylko że wtedy nie prowadziliśmy kanału. Więc powtarzamy to tak samo jak w zeszłym roku, żebyście zobaczyli, jak było w zeszłym roku. I jak się uda, to będziemy nocować nad samą zatoką. Przy fokarium, tak. Jutro jeszcze obowiązkowo może się uda odwiedzić fokarium. Znaczy, obowiązkowo może. Dobra, okej. Okay. Widzimy się na miejscu. A Smurfik zyskał przyjaciela podróży. Zatrzymaliśmy się jeszcze w drodze, tuż za Puckiem, bo Tomek będzie latał. Bo jest fajnie, jest jasno, a tam jest mgła, może wyjść dobrze. W ogóle pogoda to mało przyjazna w tym roku, niestety. W zeszłym roku było 15 stopni. Dzisiaj jest już. No i jesteśmy na miejscu. Stoimy jako ostatni. Na parkingu żeśmy się przykleili. No w zeszłym roku było więcej miejsca, ale zobaczymy, może ludzie jeszcze tymi osobówkami to na jakieś spacery przyjechali, także będziemy mogli się przestawić. No ale widać, że cztery kampery są razem z naszym. Chyba tak samo było w zeszłym roku. Zwolniło się miejsce tutaj trochę bliżej, tu kamperki stoją, ale jest bliżej tutaj
tej promenady całej. Także Tomek przestawia samochód. A nie widać, wiesz, bo to jest tak ciemno, że nie widać. Ale jest rubowa czapeczka z Irlandii. No i co? Urządzeni? Tak. Klimacik widzimy. Mamy zrobiony, o. Ambiencik. Z cibo. Tak. Nowe lampki. 21 stopni. Webas to duje, o. Młodzież już tam próbuje strzelać. Dupa ciemno. Dupa. Jak to w Polsacie mówią? No, okay, i siadamy, to teraz sobie będziemy nadrabiać filmiki na YouTubie. A tam widać trochę, o tutaj, bo tutaj prześwituje, że strzelają. Jednego Sylwestra. Hello. No my tu w ogóle przyjechaliśmy po to, żeby sobie popatrzeć na Trójmiasto, ale... Kolejny raz. Rok temu mieliśmy tak, że była super widoczność całego Trójmiasta stąd. Do godziny za 5:12. Jezu, bo się wsmarkałem. Nie no, żartuję. No i co? I za 5:12 przyszła taka wielka padać. Chmura. Zaczęło padać i nic nie było widać. A przyszliśmy sprawdzić, czy toalety są czynne. Czynne. Tam są publiczne. O, korzystam. Także uratowałem. Ładnie to wygląda. Ciekawe, czy ten mały kuterek jeszcze tam jest. Co jak myślisz? No pewnie gdzieś jest, tylko akurat nie stoi w tym samym miejscu. Jak nie ma, to wrzucę tutaj zdjęcia z zeszłego roku. Jest! Jest! Stoi! Mały, żółty, biały... żółty, mały kuterek. Jak włoski Luigi. Ciekawe, czy ktoś nim pływa w ogóle. Nie, czy tak, wypływa, tak se czy... stoi. Może to jest atrakcja turystyczna. O, helski kompleks muzealny. Patrz, Muzeum Helu. No. Co tam iść? No, chyba we wtorek. Bo nie, już zamknięte. Poniedziałek. Nie, to już i pierwszy. Poniedziałek, to nowy rok. Już bardziej zamknięte by się może. Już może być tak, że o 12 to nie będziemy w stanie nagrać życzeń. Hałas będzie, będą strzelali. Będzie hałas, będzie strzelanie, może nam się język plątać, a może będziemy już spać. Też jest możliwe, także... Wszystkiego najlepszego w nowym roku dla was wszystkich. Sobie życzymy, żeby... Jeszcze więcej jeździć wszędzie! Będziemy jeździć, gdzie się tylko da. Będziemy wam to pokazywać, mam nadzieję. Życzymy sobie, żeby ten rok był taki dobry jak poprzedni. Co najmniej, musi być lepszy, co ale... najmniej, co najmniej. Nam dużo także, do szczęścia nie potrzeba. Także... Wszystkiego najlepszego w nowym roku. W nowym roku nie wyszło nam. Nie przygotowaliśmy się. No i dobra. Do jutra. Dzień dobry, w poniedziałek, 1 stycznia roku 2024. Widok z podusi byłby spektakularny, ale pada i nic nie widać, ale tam jest morze. Jest pierwsza godzina 12:39. Pierwsza za 21. Wykaraskaliśmy się i zjedliśmy śniadanko. Na śniadanko był wczorajszy obiad, który został podgrzany na naszej nowej, zarąbistej kuchence. To niby szwedzki? Niby szwedzki, dokładnie. Takiej małej, składanej, w kwadracik. A teraz idziemy do Fokarium, bo przestało padać. Zabieramy was ze sobą. W zeszłym roku też tak zaczęliśmy. Nowy rok, także może nam się rok powtórzy? Byłoby super. A tutaj była taka foka, która do nas tańczyła. Thank you.
Dobra, nie wiem jak ty, ale ja muszę iść na kawę. I też lekko. Ale kolor morza. Lekko turkusowy. Romantycznie w ogóle jest, kochanie. Tak? Kochasz mnie? No. Nie prowokuj. Przejdziemy się jeszcze taką fajną promenadę. A i tutaj jest to jeszcze darmowy też. A tutaj jest taka promenadka. Niedługa, ale bardzo ładnie zbudowana. Z wejściami na plażę. Masz wiązaną tabliczkę. I z takimi werandami. Że można się schować przed wiatrem i deszczem. I romantycznie patrzeć na morze. Kochasz mnie? Czy mnie nie kochasz? No. Ale fajne, to też się przydało w zeszłym roku właśnie na Sylwestra, nie? Bolało jak cholera i wiało, i padało i wiało, akurat o 12. I wszyscy się tłoczyliśmy w tych wiacikach. I było super. Trochę u nas bałagan dzisiaj, ale jeszcze chciałam wam pokazać, dostaliśmy taką... Ja dostałem! Tak, Tomek dostał. Przepraszam, Tomek dostał. Od mojej siostry i od szwagra taką wycieraczkę dostaliśmy jeszcze. Smerford już. Kończymy ten mega krótki dwudzionek sylwestrowy. Tak nagraliśmy go, żebyście o nas nie zapomnieli. I żeby się trochę przypomnieć, bo za tydzień zabierzemy was na trochę dalszą podróż, ale też krótką, też dwudzionkową. Ale na razie nie powiemy gdzie. Jak to my dwudzionek. No, w każdym razie nie kamperem. A, no. Jak się podobało, łapki w górę i subskrybujcie. Pa, do zobaczenia, do następnego. Do następnego.